Witam państwa w Energetycznym Talk Show. i dzisiaj dwa mega mocne tematy. Zaczynamy od mojego prądu 5.0 i kilka rzeczy, w których możecie się potem zdziwić. Drugi mocny temat to alarm dla polskiego systemu elektroenergetycznego. Tak i zaczynają wyłączać fotowoltaikę. Dodatkowo powiemy o tym, że jeżeli masz pompę ciepła, to znacznie lepiej wyjdzie z charakterystyką energetyczną budynków. Zapraszamy. Muzyka Proszę Państwa, dobra informacja, powraca mój prąd, czyli dofinansowanie dla fotowoltaiki, które Państwo dobrze znacie, już w edycji 5.0. Tym razem poszerzone, w poprzedniej edycji poszerzyliśmy o magazyny energii i systemy zawsze. Narodowy Fundusz poszerzył no, Tak, tak, bo, wiesz, lubię się chwalić tym, co, co, co dobre, a co złe to ktoś, tak? Ale rzeczywiście Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przygotował e, piątą edycję programu Mój Prąd 5.0 i go poszerzył z tego względu, że mamy już nie tylko fotowoltaikę, magazyny energii, e, nie tylko systemy zarządzania energią, ale doszły... Co, co doszło? Doszło pompy ciepła i kolektory słoneczne. Tak. I to jest, to jest potężna zmiana, e, ale porozmawiajmy o tym, ile mamy na to pieniędzy i na co, na co mamy dofinansowanie i ile. To proszę, to może ja bardzo szybko przedstawię te, te, te fakty. Po pierwsze, zapraszam Państwa na stronę mójprąd.gov.pl, bez polskich znaków, tam te wszystkie informacje są zebrane. Jest, jest też regulamin. I tak, mamy instalację fotowoltaiczną w wersji podstawowej 6000 zł. Jeżeli wykonujemy instalację fotowoltaiczną i będą do niej też inne urządzenia dokładane, to już 7000 zł. I jakie to są dodatkowe urządzenia? Magazyn ciepła 5000 zł. Pompa ciepła gruntowa 2800. 28500? 28500. E, pompa powietrze-woda e, powietrze, o podstawowej klasie energetycznej 12600, o podwyższonej klasie energetycznej 19400. Pompa ciepła, powietrze, powietrze 4400, czyli klimatyzator w sumie. Tak. I jeszcze mamy systemy zarządzania energią. Tak, 3000 zł, magazyn energii elektrycznej, chemiczny 16000 i kolektory słoneczne 3500. Co jest największym zaskoczeniem? Czyli możecie Państwo rozbudować mocno swoją instalację. Uważam, że z tych komponentów, co najczęściej skorzystamy, moim zdaniem, to będzie 6 albo 7000 zł na fotowoltaikę. I pompa ciepła. I co by obstawiał, proszę Państwa, że najwięcej skorzystają ludzie z powierzchni pomp ciepła, czyli blisko dotacja 20 tysięcy złotych. Bardzo... Ale tu już są pewne ograniczenia. I teraz jeszcze powiedzmy o tej okresie kwalifikowalności, czyli kiedy można było podnieść nakłady, żeby dostać dotację. Tak. tak? I, tu się, i, I tutaj znacznie musimy się cofnąć w czasie. I to jest dobra wiadomość dla Państwa, którzy się Państwo... Mówiąc potocznie, nie załapaliście na poprzednie edycje programu Mój Prąd z tego względu, że możemy się cofnąć do roku 2020. Lutego. Tak. Ale oczywiście, jak zawsze, nie ma darmowych obiadów, są pewne haczyki. Przypominamy, że jeżeli Państwo byliście w systemie Net Metering, musicie powrócić do systemu, przejść, przepraszam, do systemu Net Billing. Dokładnie Dlatego... tak. I to, I to jest jakby jeden warunek, który warto od razu na początku podkreślić, że jeżeli skorzystaliście, Państwo skorzystacie z wersji 5.0 mojego prądu, w jakiejkolwiek formule, w jakimkolwiek zakresie, to obowiązkiem jest przejście na NetBilling. I teraz tutaj ta wielka zmiana w tym programie, co jest dla nas zaskoczeniem, że został objęty również o pompy ciepła. I tak. tutaj jest wielki, proszę Państwa, wymóg przy pompach ciepła, z tego względu, że jeżeli chcecie skorzystać z programu Mój Prąd dla pomp ciepła, niestety nie możecie mieć kopciucha. Co to znaczy kopciucha? Kopciucha, czyli, czyli kotła na paliwo stałe, niekopalne paliwo stałe, z pewnym wyłączeniem. Tym wyłączeniem są kotły na biomasę o, o wysokiej efektywności, czyli zgodne z ekoprojektem. Tam też są wymogi w, za, w zakresie maksymalnych emisji, i też dopuszczone są kominki, też oczywiście pod pewnymi wymogami. Kotły gazowe, oczywiście kotły gazowe, nie można... ale, ale jest jeden ważny warunek jeszcze, o którym trzeba pamiętać, że pierwszeństwo tutaj ma uchwała antysmogowa, czyli jeżeli uchwała antysmogowa na danym terenie, jest bardziej restrykcyjna niż regulamin programu Mój Prąd, no to trzeba się trzymać wytycznych uchwały antysmogowej, na przykład w Krakowie nie wolno mieć jakichkolwiek paliw kopalnych, troszkę w nawet, kominka nie wolno Nie wolno mieć, więc, więc jeżeli ktoś ma kominek jeszcze w Krakowie, no to nie mógłby dostać dotacji z Mojego Prądu 5.0, tak należy to rozumieć. I tu jeszcze jedną rzecz już powiem, bo może chodźmy od ogółu do szczegółów, że to jest program na dotacje na fotowoltaikę plus dodatkowe Element. Tak, czyli, za... czyli warunkiem koniecznym jest, jest posiadanie mikroinstalacji fotowoltaicznej, która będzie podłączona do sieci i wtedy dopiero jesteśmy uprawnieni do skorzystania z tego dodatkowego urządzenia, dotacji na dodatkowe urządzenia, jak właśnie te wymienione przeze mnie. Więc to nie, jest, to nie jest dotacja też taka na pompę ciepła, że chcę pompę ciepła bez fotowoltaiki. Tak, no to się tego... Musimy zapamiętać ten ważny komponent, mój prąd. Tak. W każdym razie, przypominając i reasumując, proszę Państwa, maksymalna dotacja to 58 tysięcy złotych, jak z wszystkiego skorzystacie tak na bogato, a jak ktoś weźmie wersję podstawową, to 6 tysięcy złotych na samo fotowoltaikę. Uważam, że jest to dużo. Dlaczego? Z tego względu, że samo 6 tysięcy złotych to jest. Blisko 1,5 kW energii, yy, przepraszam, nie energii, 1,5 kW Moc. mocy instalacji fotowoltaicznej. proszę Państwa macie już 1,5 kW. Rozmawiamy o instalacji do 10 kW, to jest dużo. Do tego przypominaj Państwu, że możecie skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, ale to też rozłącznie. Rozłącznie, czyli, czyli trzeba odliczyć sobie te 6000 czy tam 7 yy, do instalacji fotowoltaicznej. I dopiero ta, ta różnica, która zostaje, ją można rozliczyć w Wólce. I teraz, ale proszę Państwa, to jest dużo, czyli, czyli jeżeli mamy, nawet planujecie Państwo, nie wiem, 6 kW, to już jest ponad 2 kW. To jest, no, jedną trzecią już mamy sfinansowaną. Naprawdę jest bardzo dobry interes. Druga sprawa, yy, powietrzna pompa ciepła, powietrze woda oczywiście, czyli taka klasyczna, która zasilam, czy to podłogłówkę, czy to grzejniki, to jest bardzo duża dotacja, bo blisko 20 tysięcy złotych. Naprawdę na, na rynku ile może kosztować instalacja, oczywiście to są rozbieżne w zależności od jakości i tak dalej, i tak dalej, ale można powiedzieć, że te instalacje już startują kompleksowe od 40, 40, 45 tysięcy. Tak, czyli, no. czyli proszę Państwa mamy połowę, ale z drugiej strony cały czas przypominał, jeżeli modernizujemy, to jeżeli połowę jedną sfinansujemy z mojego produktu, to drugą część pompy ciepła i jeszcze trochę zrefinansujemy z ulgi termomodernizacyjnej. No, ja uważam, że, że te wartości dofinansowania są naprawdę bardzo atrakcyjne, bo, no. bo nawet jak popatrzymy na 16 tysięcy złotych na magazyn energii, to w wielu przypadkach też będzie połowa. F faktycznie Nie koszt... Ile się spodziewa, że taki magazyn energii może tak dla domu kosztować? Około? Myślę, że od 25 tysięcy w górę, bo, bo tutaj przy magazynie energii oczywiście w dużą rolę odgrywa jego pojemność i będziemy. Chcieć mieć większą pojemność, no to ta cena będzie rosła, ale myślę, że za 30-30, parę tysięcy to spokojnie taki magazyn energii do domu jednorodzinnego możemy, e, możemy kupić. Proszę Państwa, bo za, zanim częściowo wylejemy kubeł zimnej wody na Państwo, to chciałbym pokreślić, że mamy jedną trzecią fotowoltaiki, blisko nawet połowę. Może umówmy się dla purystów, że jedną trzecią ciepła, ale możemy dojść do połowy i blisko połowę magazynu energii, czyli naprawdę dotacja jest bardzo duża. Ale teraz chciałbym, żebyście wszyscy zobaczyli pierwszą stronę regulaminu programu Mój Prąd. I tam e, punkt trzeci bardzo ważny, mam nadzieję, że wszyscy go teraz widzimy. Budżet. Ja proszę Państwa byłem pod wielkim wrażeniem, bo budżet na realizację celu programu wynosi do miliarda złotych. No prawie miliard. Nie będę, nie będę tego już rozliczał co tam. Prawie miliard. Możecie Państwo doczytać. No nie ukrywam, że pana z krzesełka. Może nie byłem do końca zadowolony z tego, że cofamy się gdzieś tam. Zawsze uważam, że trzeba dotować przyszłe instalacje, żeby jak najwięcej prostszych to było, ale okej, okay, życzę wszystkim, dobrze. mieli dofinansowanie. Bogdan, Bogdan, czy jesteś taki poziom, podoba ci się tych Tak, miliarda. I to oznacza niesamowita ilość instalacji, ale y, okazuje się, i dlatego mówię o tym kuble zimnej wody, że. Ten miliard złotych jest jakby na całą realizację programu i to jest podane z, z jakich działań operacyjnych, infrastruktura, środowisko w ramach osi priorytetowej i tak dalej. Trudno aż mi wszystkie te, te fragmenty zapisu przeczytać. I faktycznie, ile mamy pieniędzy, bo to po prostu był na ten ciąg programu. No, ja po prostu też rzeczywiście jak, zaczę, jak zaczęliśmy to jako redakcja Globenergia oszukać, to okazało się, że na dzisiaj mamy Faktycznie do piątej 100 milionów. 100 milionów. 100 milionów. I, I teraz tak, dużo. i teraz to już nie jest dużo. Y, dlatego słuchajcie Państwo uważnie, bo jeżeli myślicie o moim prądzie, sugerujemy się śpieszyć. Oczywiście rozsądnie się śpieszyć, dobrze wybrać y, dostawcę. Nikogo, kto y, szczególnie przez telefon was namawia, w jakieś boty, dziękujemy im, ale dlaczego? 100 milionów złotych, jeżeli podzielimy tak szybko licząc na maksymalny poziom dotacji, czyli Państwo zrobiliście to na wypasie, ze wszystkim, to jest, to jest, milio... Przepraszam, to jest 1700 bodajże instalacji. Podzielimy 100 milionów przez 58 tysięcy złotych. Tak. Oczywiście poprawcie mnie Państwo w komentarzach, bo czasami tak na żywo można się ale. I to ja to ja to może przeliczę na czas. Tak odnosząc do potencjału jaki jest w Polsce, no bo to też 1700 to też może się wydawać komuś dużo czy niedużo, ale jeżeli w Polsce instalujemy około kilkunastu tysięcy instalacji, to to jest tydzień funkcjonowania programu. Okej, okay, ale Cały. Tak, jak, tak jak jeżeli ktoś z Państwa kupował nowy samochód, no to mniejszość osób kupuje tak zwaną full wersję i popatrzmy teraz co się dzieje, jeżeli weźmiemy tą wersję bardzo podstawową, tylko wzięliśmy te 6000 złotych na motowoltaiku, bez, inny, bez innych elementów. I teraz y, masz tu kalkulator, Bogdan, 100 milionów złotych, proszę cię bardzo, żebym się tu nie pomylił. 100 milionów złotych podzielmy przez, y, przez 6 tysięcy, nie, czy 6 czy 7, weźmy 100 milionów. Nie, no, wersja podstawowa to mu... Bardzo podstawowa. Y, 100 milionów dzielimy przez 6000 tysięcy złotych i sobie zobaczymy wynik. Ile? 16 tysięcy. 16 666, czyli blisko 17 tysięcy instalacji. No jest lepiej. Jest lepiej, ale to jest trochę ponad miesiąc. Trochę ponad miesiąc. Przyrastanie instalacji no zakładając oczywiście, że każda instalacja byłaby zgłaszana do mojego prądu. Ja uważam, że jednak większość instalacji to nie będą wersje podstawowe, to będą raczej wersje albo z magazynem energii, przynajmniej w dużej części, albo z magazynem energii, albo z pompą ciepła. Więc pewnie efektywnie to będzie 20 kilka do trzydziestu tysięcy takie, takie poziomy dotacji, więc ten budżet nie jest duży. Czyli, Panie... czyli w takim razie, w takim razie w ogóle możemy szacować, skoro mówisz w ten sposób do tego scenariusza, czyli to nie będzie 17 podejrzewam, czyli rozmawiamy o około 30 paru tysiącach może instalacji. 30 tysiącach. Nie, mówimy o. A nie, przepraszam, przepraszam. 4-5 tysięcy. Tak, pomyliłem się, racja. -5 racja, tak, 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 bo złosone lepiej. Czyli mówimy na o. o... W dwóch, trzech tygodniach funkcjonowania programu, jeżeli, no takie będą preferencje, będą takie preferencje tych, którzy będą składać wnioski. Pan minister, pan minister Zyska zapowiedział zwiększenie, to prawda budżetu, tak. kolejne 400 milionów, więc tutaj mówimy już o pół miliardzie. To, to już jest znacznie większa kwota, niemniej jednak, jeżeli dalej odniesie się to do, do tych wysokich, w mojej ocenie, dofinansowań, no to daje to dalej... Kilka miesięcy, dwa, trzy miesiące, e, może cztery, funkcjonowania programu. Dlatego to, co Grzegorz powiedziałeś, tutaj nie ma miejsca na to, żeby jakoś bardzo długo wybierać tych dostawców, zastanawiać się, bo możemy my się w tym budżecie po prostu Pod warunkiem, że to zrobimy rozsądnie. Jak ktoś przychodzi do państwa, jeśli państwo nie prosili o kontakt, podziękujcie, sami sobie wybierzcie. Tak, oczywiście, to, ale mówimy, jasne. Tylko wyłącznie o takiej sytuacji, I... że jednak chcemy w tym roku wykonać. Okej. To jest tutaj, to, to jest tutaj ten, ta, te, troszeczkę tej zimnej wody, nasze głowy, grące, ale teraz jest sprawa taka, takie pewne pozytywy. Z mojego prądu możecie skorzystać w budynkach, e, no, które dopiero budujecie, i warunek jest taki, że zostało wydane zaświadczenie przez operatora systemu Pozycyjnego, że instalacja funkcjonuje, jest przyłączona do sieci. Energetycznej, jest zamontowany licznik, podpisana umowa na dostawce energii elektrycznej. Czyli nikomu nie interesuje, jak ten budynek, czy został budynek oddany do użytku, czy jak budujecie. Ważne, że macie licznik i macie podpisaną umowę na dostawę energii elektrycznej. I to powiedział do, e, w naszym wywiadzie prezes Mirowski. Tak. Tak, choć nie dopytywaliśmy, czy, czy prąd budowlany czy, czy może to być na prądzie budowlanym, czy musi być prąd celowy. Moje przygody się. Moje przygody, przygody więc się na, na pewno na takie, 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 takie pytanie jeszcze zadamy. Okres trwałości 5 lat. Bo co to oznacza, bo tutaj widzę, że się uśmiechasz podejrzania. Tak, bo to jest taki język dotacyjny, ten okres trwałości. Generalnie chodzi o to, że ta instalacja musi być przez 5 lat użytkowana. I nie można tej instalacji w tym czasie zbyć, sprzedać, darować komuś itd. i tak dalej. I to jest jednak pewne ograniczenie, bo jeżeli na przykład nie, planujemy sprzedać nasz dom, na którym taka instalacja fotowoltaiczna by była, no to jednocześnie sprzedamy też tą instalację fotowoltaiczną. No i w mojej ocenie to jest łamanie regulaminu, i wtedy grozi nam oddanie. Ale może się tutaj nie, jeszcze tak nie rozpędzajmy, zadamy pytanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jak to interpretuje, bo ja raczej ten przepis rozumiem w ten sposób, że mam ten dom, wziąłem pieniądze, nie mogę je zbyć, bo to jest logiczne. Ona pracuje na, na, na tym punkcie, na tym PP, na tym punkcie przyłącza, tak? Tak. I jest fale związana z tym budynkiem, więc nie mogę wziąć pieniędzy i za rok, a no to sobie tam parę paneli zdejmę, może sprzedam, może rozmontuję. Na pewno o to chodzi. Ale jak zbywasz nieruchomość, to zbywasz jednocześnie wszystkie składniki tej nieruchomości. Według mnie tutaj regulamin jest jednoznaczny, niemniej jednak masz rację, zadajmy też pytanie. Jakoś tak czuję, że jeżeli z całym budynkiem sprzedamy i ta instalacja po prostu musi tam zostać. Nie możesz, nie możesz zmienić przeznaczenia, też pisze jednoznacznie w tak. prawie, przeznaczenia takiego obiektu. To jeżeli zbywasz taką nieruchomość, to nie masz wpływu na to, czy ktoś tam nie będzie prowadził chociażby. Chyba, że to, jakiś to. zapis notarialny w umowie. Ale to jest ciekawa sprawa do wyjaśnienia. Ale przed programem mówię, że dotyczyło coś ciekawego, na co Państwo nie zwracacie uwagi, Właśnie tu myślę na początku i możecie się potem zdziwić. O co chodzi? Tak, że skorzystając z do dotacji jesteśmy zobowiązani do promowania tego, do, do kampanii informacyjnej, czyli informowania o tym, o tym programie i jesteśmy zobowiązani do, do wywieszenia tabliczki informacyjnej. Tutaj Państwo możecie zobaczyć przykład takiej tabliczki, gdzie wskazujemy, że zostało to dofinansowane z programu Mój Prąd. Tam jest jasno wskazane skąd pochodzą środki. One tutaj teraz pochodzą z, z, ze środków europejskich. Zalecany format A3, minimalny wymagany A4. Czyli to jest pierwsza sprawa, co tak, na pewno trwała, będzie trwa, trwała, czyli nie wywieszona, wydrukowana karteczka, zalaminowana, tylko format trwały w widocznym miejscu. No Przecież to już są już setki tysięcy. Czyli tysięcy nie w milion... na magnesach. Na lotów, Do, no. Dokładnie. Y, to, to są przecież już setki tysięcy beneficjentów, czyli osób, które skorzystały z dotacji, ale powiem Ci, no jak tak jeżdżę po Polsce, to ja tych tabliczek nie widzę. Ja tych tabliczek nie widzę. I, i, I tu się ktoś może zdziwić, dlatego że jeżeli Państwo bylibyście wylosowani do kontroli, bo Narodowy Fundusz okresowe takie kontrole y, będzie prowadził czy prowadzi, y, to zwróćcie uwagę, czy oby na pewno ta, ta tabliczka, którą wywiesiliście, jest w miejscu widocznym, i czy oby gdzieś nie odpadła i y, urzędnik przechodzący na kontrolę mógłby stwierdzić, że jednak nie jest już widoczna. Nasz szkoda tych nawet 3000 zł, czy tam 5, czy... Sześciu, które się w poszczególne programy. I tu jeszcze jedną rzecz dodam, że, że tą tabliczkę trzeba sfinansować ze środków własnych. Nie ma dotacji na wywieszenie, wywieszenie tabliczki. Tam jeszcze doczytałeś regulaminie, przeglądałem regulamin i to jakoś mi umknęło, przyznaję się, że musimy promować, zajmować się jakąś promocją. Tak, tak, tak. Jest taki zapis ogólny, który mówi o tym, że powinniśmy, powinniśmy promować, no ty Grzegorz, to to bezwzględnie promujesz, bo to... tyle nagrań, tyle nagrań, o których ty wspominać. I muszę przyznać, że jestem beneficjentem programu mój prąd. Yy, I proszę Państwa, ja spełniłem ten warunek, bo rzeczywiście promuję program. Także ja już jestem. Czy... Ciekawe, czy można zrobić sesję promocji. <noise> Czyli przyjąć takie zlecenie na promowanie. Też dopytam Narodowy Fundusz, jak w szczegółach oni... Czy możemy w takiej intencji kolejne, kolejne nasze. Bo, bo nie, jest nie jest w regulaminie jasno napisane, jak ta. Słuchaj, no Bog, wrzuć sobie na fejsa, że mam mój prąd i, i masz. E... Tak, skorzystałem, skorzystałem z dotacji, jestem zadowolony. Albo wy na przykład na grillu z rodziną, byś rozmawiał o tym i ten. Ale śmiech, śmiechem, oczywiście ten zapis jest. Ogólnie pozytywny, bo nikt z Państwa nikt Narodowy Fundusz Państwa nie będzie jakoś rozliczał z tego, a, ale uważam, że jeżeli to jest takie zachęcenie, nikt Państwu tego nie każe, to nie ma żadnych sankcji, a Państwo gdzieś możecie się pochwalić, że skorzystacie z mojego prądu, to jest lepiej dla wszystkich i akurat ja, ja ten zapis negatywnie nie odbieram. Cały program mój prąd mi się bardzo podoba ze względu na prostotę, bo yy, ja sam składałem wniosek to było bardzo proste. I pro, program, program jest uproszczony. Że eee... no to, jeżeli jak twierdzisz, że jest taki prosty, to ja jednak tutaj wbiję szpilkę. No ja, jak składałem wniosek w mojej edycji, chyba 3-0, a rzekałem. mi się, że teraz, że z poprzedniej edycji, to co rozumiesz pod pojęciem system zarządzania energią hms ems <laughs> Ja na przykład nie zamontowałem, bo wystarczy mi wszystko to, co mam w falowniku. Bardzo dyplomatycznie. I to jest, to, i to jest jeden temat który, ja, ja liczyłem, że on zostanie doprecyzowany i będzie jasno wskazane, co to za systemy są, bo może ja przy, y, przypomnę, że MS to jest po prostu system zarządzania energią, który ma za zadanie, y, za zadanie wpływać na to, jak ta energia przepływa u nas w domu, czyli na przykład zwiększenie autokonsumpcji w to wchodzi, y, czyli, czyli, y, czyli jest to takie połączenie oprogramowania i sprzętu, które ma za zadanie zwiększyć nam konsumpcję energii albo zarządzać w ogóle tym przepływem energii. I teraz, jak popatrzymy sobie na tego typu systemy, no to one od strony sprzętowej są zaimplementowane w falowniku fotowoltaicznym. Właśnie, Poczekaj. są zaimplementowane falowników falowniku i magazynie energii, plus do tego jest software, który tym steruje. No. Ja, ja, ja tak to. Bo to widzę. już mamy. Ale właśnie. ja. I teraz tak. I teraz w programie jest jasno wskazane, że nie można jako ten system EMS traktować np. falownika fotowoltaicznego, który ma tą funkcjonalność, bo jest elementem instalacji fotowoltaicznej. Nie można traktować tego jako element BMS-u, magazynu energii, bo on jest w magazynie energii. To co można, jak nic nie można. Nie można też traktować tego, tego jako aplikacja, która tym zarządza. I w mojej ocenie no to jest tak niejasno tutaj opisane, że ja się długo zastanawiałem. Co to za system jest? No, czy, czy to oprogramowanie z grzałką, która się załącza dodatkowe, yy, będzie w to wchodzić, czy nie, czy nie będzie? I tu, w mojej ocenie, znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby, jeżeli byłby dodatkowy dodatek, czyli na przykład wybierasz sobie instalację fotowoltaiczną, plus magazyn energii, yy, plus yy, pompę ciepła, plus cokolwiek. I Jeżeli te urządzenia mają funkcjonalność zarządzania tą przepływem energii, to dostajesz jakiś bonus. Tak jak jest bonus te 1000 zł, jeżeli coś dodatkowego dobierasz. No i wtedy wybierasz to po prostu urządzenie, zamiast prosty magazyn energii, bierzesz magazyn energii ze sterowaniem. Tak, tak. Tak? A teraz jak to ma być tam wydzielone? Powiem szczerze, że do końca nie wiem, też na pewno dopytamy Narodowy Fundusz, jak on ten system EMS widzi, bo, 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 bo kierunek, kierunek jest bardzo dobry. I bardzo dobrze, że, że to się pojawiło. Chcemy zwiększać, auto, bo chcemy zwiększać autokonsumpcję, bo te systemy są niezbędne do zarządzania współczesnych budynków. Ale tutaj brakuje takiej kropki nad i, żeby jasno wskazać, jak w regulaminie, jak ten system ma być, co, co trzeba tam wykazać pod tą dotację. Tak? Jakie elementy wchodzą, a jakie nie wchodzą. no Później się pojawiają różnego rodzaju. Pomysły i dywagacje, jak to na fakturze opisać, żeby żeby nie było wątpliwości, że to ten system, że to jest okay. system a nie czy, czy nie. Tam jeszcze jedna uwaga do tego programu, z tego co widzę, ten zapis z tymi pompami ciepła, bo też chciałbym Państwu powiedzieć, że widzę, że Narodowy Fundusz przeszedł do takiej optymalizacji zastosowań i dofinansowań dla pomp ciepła, bo w jakiś sposób jakąś logiczną całość scala dofinansowania dla pompy ciepła i Pojawiają się pewne podobne parametry w programie. Czyste powietrze, mój prąd, moje ciepło dla dofinansowań i widzę, że, że Narodowy Fundusz poszedł pod kątem pomp ciepła właśnie w takim kierunku. Ktoś może powiedzieć, dlaczego pompa ciepła przy fotowoltaice, przy moim prądzie. Akurat to jest dobre zastosowanie, bo przypomnę dla tych, co nie posiadają, że każdy kilowat Kilowatogodzina energii produkowana przez fotowoltaikę może być pomnożona przez OZE kilowatogodziny przez pompę ciepła. Ona mnoży na tą energię i z 1 kilowatogodzina zrobi 3-4 kilowatogodziny ciepła. Z energii, to jest, To jest bardzo dobre połączenie. Zaskakujące dla mnie są te kolektory słoneczne, bo program Mój Prąd, no, kolektor słoneczny korzysta z tych pompek obiegowych. Znowu nie Ale to strasznie, to tak. Tak, tak, próbujesz łączyć to technologicznie, ale to nie o to chodzi, bo ja widzę mój prąd jako program, jako dofinansowanie do odnawialnych źródeł dla budynków, gdzie liderem jest instalacja fotowoltaiczna i, i tu bym nie drabiał jakoś, szczególnie ideologii. Okej, okay, musi być, jakby kolektor działał słoneczny pasywnie, to w ogóle nie miałby racji bytu. Ja nie uważam, że te kolektory się tutaj pojawiły, możemy się założyć. Albo też zachęcam, oczywiście zachęcam Państwa do komentowania. Ja uważam, że to będą miały marginalne, marginalne znaczenie w tym programie. Może ktoś będzie chciał z niego skorzystać, może nie, ale, ale, ale raczej stawiam, że nie. Kolektory nam się kojarzą jednak, jak to miejsce na dachu zajmujesz fotowoltaiką, raczej nie ma miejsca na ten kolektor słoneczny. I nie ma miejsca, szczególnie, że możesz dostać dotację do pomp ciepła. A jak już masz pompę ciepła, która w lecie no, bardzo efektywnie produkuje ci ciepłą wodę użytkową, no to po się jeszcze nie, nie ma sensu. Natomiast korektory słoneczne krótko mają sens przy przygotowaniu wielkiej ilości ciepłej wody użytkowej, Jak ktoś na przykład ma baseny, ale to są raczej takie instalacje na przykład samorządowe basenowe i tak dalej. Albo ma, ma albo ma kocioł na paliwo stałe i nie chce go rozpalać w sezonie poza sezonem grzewczym, wtedy kolektor jak... Jasne. I to jest taki mały smaczek w tym programie dla posiadaczy właśnie systemów grzewczych czy montujących, bo zwróć uwagę na to, że mamy dofinansowanie do pompy ciepła, ale, ale... interesuje mnie rzecz, bo tam magazyn energii wspomniałeś, ale ten smaczek z magazynem ciepła. Czy ten te magazyn ciepła, to brzmi tak, tak ciekawie, ale w ten sposób może jest jeden z elementów. Yy... Dzisiaj się już mówi maszynownik, jakieś się tak prościej kotłowni. Czy może w ten sposób zaliczyć jakiś zasobnik przy montażu pompy ciepła? No, teoretycznie tak. No, bufor, bufor tak. Bufor choć tutaj jest jasno wskazane, że nie może być to zasobnik ciepłej wody, jeżeli on jest podłączony do kotła na przykład gazowego, czy, 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 czy kotła na paliwo stałe. On musi być, jakby konfiguracja systemu musi być taka, że on magazynuje energię elektryczną wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną. To, to jest warunek, który też wprost wynika z regulaminu. Podsumowując, wielki plus dla programu Mój Prąd. Jesteśmy fanami programu Mój Prąd. Bardzo dobra robota. Szkoda tylko, że, że, że taki jest budżet. Mamy nadzieję, że się uda przynajmniej do, z tych 100 do tych 400 milionów do pół miliarda dobić. W niedzielę mieliśmy zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zagrożenie bezpieczeństwa polskiego systemu elektroenergetycznego. Przynajmniej zdaniem PSM. No tak, ale niestety tak od razu schodząc do konkretu, no efektem jest taki, że mieliśmy za dużo produkcji energii elektrycznej w naszym systemie. No i niestety zawsze tym chłopcem do bicia wtedy są nawyż energii. Pomimo, że one są najtańsze, no ale niestety, jak rozmawialiśmy wielokrotnie, tych systemów opartych na przykład o paliwa kopalne nie możemy tak łatwo wyłączyć, więc zaraz włączę, najdroższy system musimy wyłą wyłączyć, najtańszy, czyli farmy fotowoltaiczne tym razem oberwały w niedzielę. Tak, 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 że to, to, że było tej energii za dużo w systemie, to większość z nas, czy wielu z nas mogło obserwować na falowniku fotowoltaicznym, rosły częstotliwości, yy, szczególnie w tych starszych falownikach, yy, które nie mają możliwości regulacji mocy wraz ze zmianą częstotliwości i był poprawnie ustawiony, to mogło dochodzić nawet do wyłączeń tych falowników, bo falowniki fotowoltaiczne, takie prosumenckie, mają takie pasywne zabezpieczenia, gdzie kontrolują częstotliwość, w zależności od tego, jak ta częstotliwość jest, wiedzą, co się na sieci dzieje i przy przekroczeniu pewnego progu, tam pierwszy próg to jest 50,2 Hz, one są zobowiązane albo zmniejszyć swoją moc, albo się odłączyć od sieci, jeżeli nie mają takiej możliwości. Więc, więc mogliście to Państwo też obserwować. I tutaj jakby temat jest w ogóle bardzo wielowątkowy. Bardzo wielowątkowy, bo po pierwsze, to, to nie były jakieś rekordy jeszcze takie, takie, takie gigantyczne w tą, w tą niedzielę. Ale to był dzień historyczny, bo pierwszy raz w historii polskiego systemu elektroenergetycznego została wysłana dyspozycja. O wyłączeniu, odłączeniu czy zaprzestaniu produkcji przez farmy fotowoltaiczne. I to nie tylko te przyłączone po, średni, po, po, po wysokim napięciu, czyli te największe farmy, ale także te po średnim napięciu, czyli będące w dyspozycji operatora systemu dystrybucyjnego. Czyli to faktycznie nam się coś musiało grubo podziać i szybko, że takie środki były, były podejmowane. No i to już to, to było kilka gigawatów, które zostały od sieci odłączone. I teraz. Taki myk, który został zastosowany, czyli ten stan zagrożenia. On generalnie przy braku regulacji ustawowej, o których my mówiliśmy, o których mówiliśmy w ostatnim odcinku, czyli tych prawa do rekompensat, się może okazać, że te farmy nawet tych rekompensat nie dostaną. Z tego że. Stan zagrożenia. Stan zagrożenia. Stan zagrożenia, więc siła wyższa i tak dalej. Tak, ale teraz pytanie, czy to była siła wyższa? Czy to były czy to jest w ogóle jakiś przestarzały niedostosowany? Nie, nie, nieudolny model też wyznaczania e, zapotrzebowania i, i, i podaży energii elektrycznej w naszym systemie energetycznym. Mówisz o tym milionie 200 tysięcy prosumentów. Mówię, mówię. dokładnie o tym wykresie, który chciałem Państwu pokazać, co my to widzimy, bo mamy, albo co słyszymy, mamy dwie linie. Czerwona linia to jest prognoza, którą wykonuje PSE, prognoza zapotrzebowania na moc w systemie energetycznym. A niebieska linia to jest rzeczywisty, rzeczywisty pobór tej mocy. No i tam zawsze jakieś rozjazdy były. Dawniej były, powiem ci szczerze, dużo mniejsze. dużo mniejsze. Ostatnimi miesiącami, czy ostatnich tak naprawdę półtorej roku, te rozjazdy są coraz większe. I teraz zobaczmy, co się stało w południe słonecznym. Bo mamy drugą linię, to... ci, co nie widzą, granatową, która, tak, która się w pewnym momencie o godzinie, o godzinie 12 bardzo mocno rozjeżdża. Czyli spadał. Dół, w dół, A czerwona do góry. Nie, to, to czerwona lekko, Lek, lekko. A niebieska ostro, ostro jedzie, jedzie, w dół. Mamy zupełnie rozbiew. Południe słony, w południe, południe, w niedzielę bardzo mocno spadało zapotrzebowanie na moc w systemie energetycznym w Polsce. To na wyszło znacznie, znacznie, znacznie więcej niż mówiła o tym prognoza. I teraz yy, mniej więcej tej rozjazd był jakieś 2,5 gigawata. Czy PESE planowało, że będzie, że, będzie, że będzie, potrzeba prawie 16 gW mocy, a było potrzebne 13,5? O tak mówiąc. Tak. tak. I to jest wielkie pytanie, które ci Dlaczego? zadam teraz. gdy właśnie zadam ci wielkie pytanie. Ważne. Czy rzeczywiście tak naprawdę spadło zapotrzebowanie na energię elektryczną? Czy coś i Tak. Moje ocenie. W mojej ocenie. Spadło, to, to, ten, ten spadek wynikał z tego, że mamy milion dwieście tysięcy prosumentów, który, którzy po prostu zaczęli konsumować swój własny prąd w ramach autokonsumpcji. Czyli ich zapotrzebowanie wcale nie spadło, tylko ono nie było poza. Nie, nie, ich, pomór, ich... No, jakby ich zapotrzebowanie po... tych budynków nie Dobra. spadło, ale pobór spadł. Pobór spadł, tak. Spadł pobór z wynikający z autokonsumpcji wynikający... i wynikający z swoją Dokładnie, nadal. Dokładnie. I teraz, i to, jest pozytyw, i to jest pozytyw. Tylko, że ten pozytyw powinien zostać przewidziany. Trzeba się ocze do światła. Według mnie, a ja tutaj oczywiście spekuluję, bo, bo, bo nie mam takich danych. E, spekuluję, że ten model, wyznacz, model, w oparciu o który jest pro, robiona prognoza, on bazuje na profilach typowego, typowej konsumpcji, która albo nie uwzględnia instalacji fotowoltaicznych prosumenckich, albo uwzględnia je w sposób nieprawidłowy. Bo te rozjazdy, jak, jak ja sobie to przeglądam w, ostatnimi, w ostatnich tygodniach, to one właśnie często w dzień się coraz bardziej rozjeżdżają. Prognoza i zapotrzebowanie, a, a, a rzeczywisty pobór, bo, bo teraz, bo, bo tutaj takie algorytmy właśnie to, to jest idealne miejsce do, dla sztucznej inteligencji. Gdzie masz olbrzymią ilość danych, olbrzymią ilość zmiennych, olbrzymią ilość profili, to się nie da zrobić jednego uniwersalnego profilu dla całej Polski, bo tutaj świeci bardziej, tutaj świeci mniej. Ale mamy obecnie w bardzo dokładne mapy prognozy pogody z dnia na dzień i da się przewidzieć, e, agregując te wszystkie dane i analizując te wszystkie dane, co się właśnie stanie w poszczególnych godzinach, jak na przykład będzie się przechodzić front atmosferyczny, czy, 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 czy nie, tak? I to będzie powodowało, jakby takie, takie błędy w tych prognozach będą powodowały właśnie te sytuacje, że nagle albo nam może brakować bardzo dużo mocy i wtedy operator będzie musiał szybko ratować się, ratować się nie rynkiem mocy niestety, bo on musi tam, tam musi z dużym wyprzedzeniem reagować, tylko będzie musiał jako w ramach pomocy operatorskiej prosić o... o... O wsparcie z zagranicy, albo będą takie sytuacje, że nagle trzeba będzie coś odłączać od sieci, bo jest za dużo mocy, mocy w systemie. A problem de facto jest, jest w analizie danych. Tak, ale tutaj mamy dwa problemy, bo pierwszy problem to jest właśnie analiza danych, czyli uwzględnienie to, że my coraz więcej konsumujemy własnej energii, czyli jakby już tej nawet siecińskiego napięcia już nie widać, co się u mnie w domu dzieje. No ja tak się trochę obawiam, czy ja trochę się też nie przyczyniłem do tego, bo nie ukrywam, że w domu mamy taki odruch, że jeżeli wiemy, że dużo fotowoltaika będzie produkować energii, no to no akurat pranie yy, i te inne rzeczy, suszenie, piekarnik, indukcja. Raczej u nas właśnie jest w domu włączona, mamy taką zasadę. Ktoś powie, że to pewnie chytrość krakowska, ale my tak lubimy w domu właśnie jak najwięcej tej energii zużywać yy, w autokonsumpcji. I rzeczywiście masz tu po jednej stronie temat tego prognozowania, właśnie zrozumienia tego, bo rzeczywiście jakiś, my to jak powiedziałem, my to spekulujemy, ale do, jakiś ślad jest, bo to rzeczywiście w tym ale momencie, będzie się rozjeżdżać. Znaczy, I w tym momencie, kiedy jedziemy na południe, południe, ale to dużo wskazuje na to, tak. to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa, taka szersza już poza tą sytuację z niedzielą, szersza sprawa, proszę Państwa. Co z tymi odnawialnymi źródłami energii, co z nimi? Z tego względu, że właśnie czasami ktoś powie, za dużo wieje, za dużo świeci, wyłączmy to, prawda? I, i, i teraz tak, co możemy zrobić? Bo tu jest ten problem, tak jak to roz, rozmawialiśmy, że właśnie te klasyczne elektrownie, no niestety one się nie mogą wyłączyć. Ale co mnie tutaj, nie to znaczy tak łatwo, ale co mnie tutaj e, denerwuje, to jest to, o ten rynek mocy, co wspomniałeś. Rynek mocy polega na tym, że bierzemy pieniądze jako podmioty w rynku mocy i jesteśmy w jakiś sposób. Znaczy jesteśmy konkretnie dyspozycyjni dla systemu. No właśnie nie, właśnie to ta, ta dyspozycyjność, dyspozycyjność jest bardzo, bardzo ograniczona, bo ja teraz nie pamiętam, ale chyba 8 godzin operator musi wcześniej poinformować, o Hej, a ale dobrze, ale... Powinniśmy, po to bierzemy pieniądze, jako, jako podmioty, czy jakaś elektrownia, czy to po to bierzemy pieniądze, żeby operator z nas mógł skorzystać, tak? Tak, ale Grzegorz, właśnie. Ale bo, ja byś... fundamentalny problem jest taki, że rynek mocy został, został zaprojektowany tylko w jedną stronę dostarczania mocy do systemu. A my potrzebujemy, wtedy już było wiadomo, tworzono, że rynek mocy powinien iść w dwie strony. Czyli płacimy komuś za co. Płacimy za to, że na żądanie dostarcza moc, którą, którą się, się zobowiązał i, i także redukuje moc, do której się zobowiązał. Czyli potrzebujemy źródeł elastycznych. Bo wyraźnie można do... dołączać do systemu i odłączać z tego. I teraz, tak, i, teraz, I teraz pytanie jest takie. Skoro tak jest i wydaliśmy pieniądze z rynku mocy na elektrownie węglowe, to co my z tego mamy, że elektrownią węglową zapłaciliśmy pieniądze? No, wiele mamy. No właśnie wiele mamy, bo z rynku mocy skorzystano raz, w ogóle w historii jego funkcjonowania. I aż do samego początku było wiadomo, że elektrownie węglowe tego, w, w takiej formule, jak to było, one, one tego nie spełnią. Szczególnie nowoczesne elektrownie węglowe są bardzo mało elastyczne, czyli yy, mogą pracować jako, jako źródła podstawowe. I to wcale nie jest yy, to też sprawą to, że zostawione elektrownie węglowe, żeby one sobie spokojnie zarabiały, bo one nie zarabiały. One generalnie produkowały energię drożej niż ją sprzedawały, bo cena spadła do około 100 zł w południe za megawatogodzinę w niedzielę, a koszt wytworzenia w elektrowni węglowej jest pewnie z 400 albo 500 zł, chociażby patrząc na uprawnienia do emisji CO2, ile, ile one tak. kosztowały? Więc dla elektrowni to żaden biznes nie był, że one musiały wtedy produkować. Oczywiście duży, też takie pogłoski słyszałem, że operator nie zdecydował się na odłączenie. Na, na, na dyspozycję zaprzestania pracy niektórych elektrowni, bo bał się, że one w poniedziałek nie wstaną. Ech, więc, więc to jest ewidentnie problem, problem z elastycznością całego systemu, i my potrzebujemy właśnie systemu 2.0, który generalnie, rynku, rynku mocy 2.0, tak, rynku mocy 2.0, który będzie oparty w zdecydowanej większości o usługi DSR, czyli usługi, gdzie my redukujemy naszą, nasz pobór za, za na żądanie, za odpłatnością i o magazyny energii w formie elektrowni szczytowo-pompowej i tu brakuje dużych infrastrukturalnych przedsięwzięć, bo elektrownia szczytowo-pompowa może i pobierać tą moc i oddawać tą moc i magazynów chemicznych i, i, i wtedy faktycznie mamy elastyczność systemu energetycznego, bo tego typu, tego typu elektrownie, tego, tego typu elementy systemu operator może tak de facto z godziny na godzinę reagować i i nie, nie, nie robić takich sytuacji. To pytanie, magazyny chemiczne, masz na myśli wielkoskalowe, czy rozproszone, prosumenckie, które są gdzieś tam spięte w I te I te, i, te. I te, i te. Oczywiście prosumenckie musiałyby być przez agregatora zarządzane, ale w mojej ocenie znacznie łatwiej przez rynek prosumencki. Grzegorz, jeżeli każdy z prosumentów miałby, miałby magazyn energii... Tego miliona prosumentów, 5 kW, No to, to mały. No to, 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 to mamy pewnie z, z 5 GW mocy yy, w systemie, który może operator użyć na pstryk. Yy, więc yy, więc to, to, o czym mówiliśmy wcześniej. Yy, my tak naprawdę z rynku fotowoltaicznego musimy iść na rynek fotowoltaiczny plus magazyn energii i dodatkowo wprowadzić yy, co, co, coś, coś na, 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 na bazie flexumenta. Czyli generalnie też dotować magazyny energii nawet bez instalacji fotowoltaicznej, no bo w bloku jesteś w stanie w mieszkaniu wygospodarować przestrzeń na sam magazyn energii, ale na pewno nie wygospodarujesz na, na fotowoltaikę. Więc tutaj tych działań zaradczych jest i teraz jaki, jaki będzie scenariusz i jakie będą konsekwencje, no bo tutaj jest pierwszy przypadek, ale idą, idą miesiące, w których będzie przybywać jeszcze instalacje fotowoltaicznych i, i coraz więcej liczbę weekendów będziemy mieć tego typu historię, że coś trzeba będzie z tą energią zrobić. Nasz system energetyczny ze względów bezpieczeństwa potrzebuje 7, 8, 9 gigawatów tych źródeł węglowych podstawowych, żeby one cały czas w systemie były na żądanie, na żądanie operatora. No to jeżeli my w weekend potrzebujemy 16 gigawatów w dzień, a, a poza weekendem 24 gigawaty, no to już pokazuje jaką my przestrzeń mamy w e, e, mamy na te dodatkowe źródła. Więc na początku będzie problem, jeżeli, jeżeli będzie wiecznie i słonecznie, a za chwilę będziemy mieć problem, jak będzie tylko słonecznie. A co, co z popytem? Bo teraz pytanie jest takie, bo rozmawiamy o tej stronie podażowej, ale co z popytem, bo e, czy jakie możemy narzędzia jeszcze wprowadzić, które przynajmniej by troszeczkę może nie załatwiły ten problem, ale troszeczkę go e, w jakiś sposób częściowo rozwiązały? Na przykład, pytanie, jest taryfy dynamiczne. Tak, ale tylko pod warunkiem, że będą spięte z magazynami energii. Nie jesteś w stanie w domach, no bo tu mówimy o weekendach, w weekendy firmy nie pracują, które mogłyby w jakiś istotny sposób ten pobór zwiększać. Nie jesteś w stanie istotnie zmienić swoich przyzwyczajeń, czy, czy zareagować, nawet jak ta cena będzie bardzo, bardzo niska. No chyba, że, że przyjdą upalne dni, no to wtedy, dobra, klimatyzację. Tego typu, tego typu rzeczy. Jeżeli masz pompę ciepła, ok, możesz przygotować ciepłą wodę użytkową, ale taryfy dynamiczne muszą być też między stałym systemem zarządzania energią, o którym też wcześniej mówiliśmy. I najłatwiej tą energię jest akumulować w chemicznych magazynach energii. Dobrze, no to dalej. Szukajmy rozwiązań. Coś, co może nie jest super efektywnie energetyczne, ale na przykład, to może powinien się produkować wodór na potęgę wtedy. Nie w tym momencie, dlatego że te okresy pojawiają się zbyt krótko, efektywna produkcja wodoru jednak wymaga ciągłego procesu. To nie da się tak załączać i wyłączać od co godzinę, to, to, musi, być, to musi być stały proces i jeżeli faktycznie będą takie sytuacje, że, ale to, to 5 lat naprzód pewnie, że będziemy mieć całe nasze półrocza taniego prądu, no to wtedy tak, produkcja wodoru będzie miała sens. Czyli tak jak pokazywałeś te prognozy PZ, to znaczy, że wtedy producenci wodoru będą musieli też swoje prognozy wykonywać i może rzeczywiście, jak dobrze się szczerze, te prognozy, może tak, będą mogli tak sieciowo rozwijać produkcję wodoru. Tak, tak. No, no tutaj e, e, jakby nie patrzeć na ten, na ten, na ten rynek e, energii. To jedynym rozwiązaniem to są inwestycje w źródła elastyczne plus stymulacja popytu cenowa taryfami dynamicznymi, ale połączona z magazynami energii. To się nic innego sensownego nie da, nie da wyleślić. Bo w ogóle możemy mieć też w niedługim czasie taką sytuację, że będziemy mieć relatywnie bardzo wysokie taryfy na energię elektryczną, taryfy, to też G, a będziemy mieć długie okresy bardzo taniego prądu, z którym za bardzo nie wiadomo, co zrobić. Mam nadzieję, że będziemy mieć więcej pomysłów na to. Mam nadzieję, że uda się jednak tym popytem i podażą zarządzić. Ale jest jeszcze jeden, jedna rzecz: no, bo takimi dużymi, mobilnymi magazynami energii są samochody elektryczne. Czyli wyobrażasz sobie, że wszyscy nagle wszyscy zjeżdżamy z dróg i ładujemy samochody. Jest południe, niedzielę i co wtedy? Aż tak panika nie był, nie? Pa, tak, tak, tak bardzo optymistyczny bym nie był, ale jeżeli mielibyśmy sytuację taką jak w, chyba w Belgii, gdzie w południe cena sięgnęła minus 700 coś euro, no to jeżeli ty masz wcześniej taką informację, dzień wcześniej i masz jeżdżący... 70 kWh nowy magazyn energii, no to już tam parę euro można zarobić przy tankowaniu. Za, za to, że się, że, 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 że operator zapłaci mi za to, że sobie samochód naładuje. Będziemy to śledzić, przechodzimy do luźnych tematów. W różnych tematach, króciutko o integracji w branży, bo Państwo widzicie, tak jak nie, nie tylko branży OZE, ale w wielu branżach firmy się łączą, przejmują, rozwijają, ale raczej w wielu przypadkach, tak jak w branży samochodowej, widzimy jednak integrację, tak, także jakieś wielkie koncerny jednak przejmują mniejsze i dzięki temu osiągają tą większą skalę produkcji. I tutaj takie wielkie zaskoczenie, które się zdarzyło, jak podała, podaje Reuters. E, firma Wisman, e, znany producent systemu grzewczy w Polsce bardzo dobrze znany z kotów gazowych, z pomp ciepła e, został przejęty przez firmę Carrier, e, Firmę amerykańską e, kwota, którą Reuters podał to aż 12 miliardów euro. Także dość, dość spora kwota rozliczona, jak to podaje Reuters i pieniądzów w, w cashu yy, oraz w, yy, w akcjach. Yy, co jest ciekawe, yy, kto przejmuje przyjm, firmę Wisman, yy, może powiedzieć, o, kto łączy się z firmą Wisman. Przejmuje firma Carey Amerykańska i teraz tak kilka yy, ciekawych tematów, bo to jest firma, która mocno rozwinęła się w branży HPAC, czyli branży tej grzewczo-chłodzącej, yy, grzewczo wentylacyjnej, która ma samych przychodów w yy, yy, obrocie 15, przepraszam, blisko 14 miliardów dolarów, dodatkowo w branży, w branży przeciwpożarowej blisko 4 miliardy dolarów i w branży chłodniczej blisko 4 miliardy dolarów. To są dość duże obroty, to są dość duże obroty, ale teraz taka jest ciekawa, bo tutaj się trochę tak przemodelowuje ten rynek z tego względu, że jak nawet patrzyliśmy na założenie Repower EU, tam dużo mówiliśmy o tej produkcji europejskiej, i widać, że ona będzie, ta produkcja europejska, na przykład właśnie pomp ciepła, ale niekoniecznie europejskimi kapitałami, bo rzeczywiście firma dalej pozostaje europejska. Tak samo jak w polski Solaris producent autobusów, bodajże, chyba ma teraz kapitał hiszpański, co nie zmienia faktu, że, że dalej jest polskim producentem autobusów. I tutaj Amerykanie wielkie przejęcie robią w Europie. I co ciekawe, jeszcze co podał Reuters, to Firma pomimo tych wielkich obrotów, bo to jest blisko 4 miliardy dolarów w przeciwpożarówce, zamierza wyjść z tego biznesu tych 4 miliardów i blisko te 4 miliardów w chłodzeniu i skupi się tylko na systemach grzewczo-chłodzących, no to jest, to jest to, co to oznacza? To oznacza to, że, że karier bardzo mocno będzie potężnym graczem na rynku grzewczym. Yy, jeszcze jest taka ciekawa sprawa, że obecny, yy, obecny prezes Max Wisman wchodzi do zarządu firmy Karier. Także, także widać, że, że, że to jakieś połączenie, współpraca Wismana z Karierą, to jest nie tylko takim hasłem PR-owym, ale skoro Max Wisman wchodzi do zarządu, do zarządu Kariera, wygląda to dobrze. Co to oznacza dla firmy Wisman w Niemczech, być może gdzieś nerwowość centrali, bo zawsze gdzieś ten działy się mogą łączyć, czy nie łączyć, a dla kogoś szansę, ale na pewno moim zdaniem jeśli chodzi o Polskę, to tylko dobrze dla oddziału polskiego, z tego względu, że polski oddział musi się zająć inżynierią sprzedaży, organizacją tutaj, a dostaną więcej amunicji, bo kar jest dużym dostawcą z branży grzewczej. I także będą mieć po prostu szersze portfolio. Jest duża, duża sympatia Polaków do Amerykanów. Ale tu w, warto chyba powiedzieć też, jakie był, mogły być przyczyny kariera, bo prawdą jest to, że jeżeli chodzi o pompy ciepła szczególnie, to Europa jest dużo bardziej zaawansowana niż Stany. I w mojej ocenie może też chodzić karierowi o tym, o, o tym że widzi ten, tą, tą drogę rozwoju pomp ciepła. Które naj, najłatwiej jest wejść dynamicznie w taki rynek, jeżeli pozyskuje się, przejmuje się takiego dużego partnera z RD i know-how. Know-how, ale też z kontaktami, z, z zaprzeczeniem sprzedażowym i do dalej. To, co pewnie sami musieliby robić przez lata, mają w ciągu tygodni, miesięcy i tak dalej, i tak dalej. Bo, 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 bo tak naprawdę no, Europa była tym motorem i, i, to, i to u nas ta technologia głównie się się rozwijała nawet, w, nie wiem, odcinek temu, czy dwa, Omawialiśmy ten konkurs yy, amerykański, no jakby tam startowały europejskie firmy, to pewnie byłyby w top 10 wszystkie. Tak, tak. tak. Do tego Widać, że Europa jest, je, jest dalej, także będziemy obserwować ten rynek. Przejdźmy do komentarzy. Jacek Zyzański. Yy, ale Wam przeszkadza stary system rozliczeń. He, <laughs> nam przeszkadza. Yy, zabawne. Jak nie przejdziesz na nowy system, nie niż na dofinansowanie na przykład magazynu energii czy kolektory słoneczne. I tutaj znowu powtarzam Państwu, że niestety pomimo, no bardzo miło mi, że niektórzy taką moc sprawczą nam Bogdan tutaj e, e, zasadzają, ale proszę Państwa, my nie mamy wpływu na to i po prostu nie będziemy kopać się rzeczywistością. Mamy nowy system, pracujemy w nowym systemie, nie my to uchwalamy. I tak dla wiadomości, nie wszyscy korzystają z dofinansowania rodzinnych sobie z własnych środków, co jest prawdą, tu się zgodzę, i są w poprzednim systemie rozliczeń. Ale nie mogą starać się o dofinansowanie magazynu energii, bo wiąże się z przejęciem nowy system rozliczeń czyli okradanie w białych rękawiczkach z naszej inwestycji. Tu już więcej komentarzy nie muszę dać. Ja, na przykład, mam system. Netmetering zostaje w tym systemie. System Netmining nie, nie był taki zły, ale, ale nie, nie przeszkadza po prostu. Prawo się zmieniło i na to to sene jak to mówią nasi południowi sąsiedzi. Ale ja bym chciał to skomentować, bo ja akurat z panem Jaskiem się fundamentalnie tu nie zgadzam. Bo uważam, że dotacje to nie powinny być w postaci helikoptera pieniędzy, które rzucamy na wszystkich absolutnie, po prostu już równo, żeby to zabetonować. Za jeżeli ktoś jest w korzystniejszym systemie, bo ewidentnie net metering jest korzystniejszym systemem, do którego też były pewne dotacje przewidziane wtedy, no to, no to jakie jest, jak, jaka byłaby to sprawiedliwość społeczna, jeżeli ktoś jest w lepszym systemie i też dostaje taką samą dotację na to samo? Druga sprawa. no w Jaki jest sens posiadania magazynu energii w Netmeteringu, gdzie, gdzie dla Ciebie siedzi z tym magazynem energii. Dla, no bo tutaj jaka jest celowość tej dotacji? Celowością dotacji jest to, że masz w nowym moim prądzie dotację do magazynu energii właśnie po to, żebyś później nie był nie miał problemu z tym, że, że prąd będzie po 100 zł w południe, tylko mógł sobie przenieść tą produkcję na inne godziny. I to, i to jest sens. Nie, nie, tej... ma... nie ma sensu. Nie ma to... Nie tego sensu, więc, więc to się fundamentalnie zgadzam, że jest to okradanie w białych rękawiczkach. Po prostu zmieniły się zasady gry. Ci, którzy wchodzą w net w billing, mają inne zasady rozliczenia i to oni właśnie potrzebują tego wsparcia. A jeżeli ktoś chce, ja, bo są takie przypadki, gdzie się może o, o przejście opłacać. To jest na przykład posiadanie bardzo małej instalacji, no takiej 2-3 kW, no bo tyle tylko miało miejsca na dachu i duże zużycie. Może jeszcze ktoś ma samochód elektryczny. Większość tej energii ma na autokonsumpcji i wtedy faktycznie może mu się opłacać wziąć te dodatkowe 3000 do, do fotowoltaiki, dodatkowo wziąć magazyny. No nie, jeszcze jakby chciał popełnić je, poza magazyn energii, to wtedy. Są takie przypadki, w których się komuś może opłacać, ale tak jak mówię, nie, 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 nie uważam, że to jest akurat dobre, że nie, nie, nie cofamy się wstecznym programem w nieskończoność i dajemy wszystkim pieniądze na wszystko. W każdym razie, tu też pojawiają się podobne, podobne komentarze, yy, Chris cross że chodzi o przeciągnięcie prosumentów na starych zasadach, na net billing, podej yy, podejrzewam, że akurat ten komentarz to był do jednego z wywiadów. Gdyby tak nie było, nie byłoby wymogu przejścia na net billing, ale właśnie tak. To po, Tak, powtarzamy to i rzeczywiście, rzeczywiście i tu rzeczywiście przy magazynach energii jest to uzasadnione. Yy, Artur Krzemy czy mała firma może skorzystać z programu 5.0? Nie, o ile, o ile pamiętam w regulaminie wymogiem jest, że, że beneficjentami są tylko osoby fizyczne. Tak i oczywiście jak zawsze zastrzegam, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje mój prąd 5.0, więc ostateczne odpowiedzi Państwo powinniście tam, pytania, odpowiedzi kierować, ale to rzeczywiście to jest nie na komercyjne potrzeby. Eee, Mariusz Anonimowy, jak zobaczyłem, po ile w niedzielę PSE wyceniało kWh, to szybko przeszedł mi ten net billing. Eee, tak, ale o tych zagrożeniach wielokrotnie mówiliśmy, dlatego po raz kolejny w tym odcinku mówię o magazynach energii, ale też nie należy się sugerować trzema godzinami w roku, że ta cena jest niska. Bo, bo, jakby znaczenie będzie miał, będzie miał m, ogół, m, ogół roku, jak to się będzie rozkładać cenowo. Oczywiście z biegiem lat będziemy mieć taką sytuację, że w słoneczne dni po prostu ta cena, cena będzie niższa, tak? Sławek Welziba. Jeśli nie jestem prosumentem, czy nie ma fotowoltaiki, czy mogę skorzystać z tego programu, zakupując, montując starą samą, przepraszam, samą pompę ciepła, nie starą, nowo, samą pompę ciepła, uwaga, bez usuwania starego, nieekologicznego, tak zwanego nieczystego źródła ciepła. Odpowiadam nie i nie. Czyli jak nie mam fotowoltaiki, nie mogę skorzystać y, z programu. Mój prąd, i jak montuję pompę ciepła. Nie usunę starego nie okologicznego, czyli na przykład kopciucha, który jest pozaklasowy, czy niskiej klasy, albo nie spełniamy to, co wcześniej mówiliśmy, wymogu uchwał, a smogowych, niestety nie możemy skorzystać, czyli dwa razy nie, niestety. A my przypominamy Państwu nasz konkurs, że macie Państwo, czy zachęcamy, że Państwo nie musicie, zachęcamy państwo, żebyście Państwo komentarzach zastanowiliście, jaka będzie rynkowa cena energii. Zaprognozowali ją. Tak. Tak, co miesiąc ogłaszana i monitorujemy to, gdy zostanie ogłoszona, przygotowaliśmy gadżety nasze redakcyjne, także mamy nadzieję, że Państwo weźmiecie udział w naszej zamawie. Tak, tak warunkiem jest tutaj bycie naszym subskrybentem. A my zapraszamy Państwa na stolisko redakcji Grobenergia podczas targów green. Power w Poznaniu będziemy tam redakcją przez trzy dni. Zapraszamy do Poznania.